REK 4 to niestety, a dla niektórych pewnie stety, już koniec naszej przygody z zabójczym, morderczym, speedrunującym wirusem, ale zanim jeszcze zakończymy, to pogadamy sobie właśnie o ostatniej, czwartej części, no i pewnie za parę odcinków sieknę wam też reckę kwarantanny, czyli remake'u REK-a, który powstał rok później, tylko dlatego, że Amerykańcom się czytać nie chciało i musieli zrobić własną wersję, to jest dosłowna kopia. Ale okej, pogadamy, a jeszcze jest druga część i ona już jest przynajmniej bardziej oryginalna, także spodziewajcie się za czas jakiś, ale jeszcze nie w kolejnym odcinku. Oczywiście dzisiaj będą spoilery, także miejcie to na uwadze i zrobimy sobie jeszcze małe dopowiedzenie do poprzedniej recenzji odnośnie właśnie REK-a 3 Genezy. Zapraszam. Zacznijmy sobie krótko od fabuły, ponieważ REK 4 to jest oczywiście ta część, która dzieje się na statku. Ale zanim do tego dojdzie, no to wracamy chwilę do naszego budynku znanego nam z części pierwszej oraz drugiej, gdzie Angela, nasza główna tutaj można powiedzieć bohaterka, a przynajmniej tej części, no i w zasadzie poniekąd pierwszej, zostaje w końcu uratowana. Także nasza dziennikarka wyszła stamtąd, ale wiemy przecież, że miała w sobie pasożyta. Dwóch gości z tych, co ratowali, przeżyło, więc oni razem z nią budzą się na statku i troszeczkę są zdezorientowani, tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. I jeszcze parę osób, które też nie ogarnia, w tym taka starsza... Znowu obiad się zrobił. W tym taka starsza pani, która zdaje się mieć, nie wiem, czy początek, czy już to jest zaawansowany bardziej etap, ale demencji starczej, gdzie ona totalnie nie ogarnia, ona myśli, że nadal jest na weselu. No i właśnie, to będzie bardzo ważne nawiązanie do części poprzedniej, czyli trzeciej, do genezy, którą zaraz tutaj troszeczkę sobie sprostujemy, bo ta fabuła rzuca nam światło na pewne wątki, które można lepiej sprecyzować odnośnie właśnie poprzedniczki. Także oprócz naszej dziennikarki, dwóch typa oraz nieco rozkojarzonej babci, która no, na weselu zbłądziła po prostu, mamy jeszcze oczywiście ekipę czy załogę tego statku. No i pod pokładem znajduje się laboratorium, gdzie mamy lekarzy i wojskowych, czy po prostu ochroniarzy, którzy pilnują całej tej akcji. To jest po prostu taka tajna misja, można powiedzieć, gdzie rzekomo zwykły statek no został tam opłacony, sfinansowany i po prostu pod spodem robią tam pewnego rodzaju eksperyment, ale tak naprawdę oni dążą do uzyskania antidotum właśnie, w razie gdyby ten wirus się no, gdzieś rozprzestrzenił, wydostał, przeniósł się po prostu na szerszą skalę, no to oni chcą mieć koniecznie właśnie antidotum, no bo może to uratować świat. Także nie są to tacy typowi jacyś wojskowi z Wole, którzy gdzieś tam właśnie pod pokładem statku eksperymentują, bo chcą nie wiadomo co zrobić złego, tylko akurat w tym wypadku można zrozumieć zdecydowanie ich stronę. Oni chcą po prostu tego lekarstwa. To niekoniecznie musiało być potrzebne, bo jakby ten statek, czy te osoby po prostu, które ocalały z poprzednich części, widać, że nic im nie jest, no to teoretycznie nie było już mowy o większej ilości osób zakażonych, ale na tym statku jednak pojawia się właśnie próbka krwi osoby zarażonej, którą oni testują na małpach, bo tam właśnie mają trochę klatek na tym statku i małpa jest im takim hostem, gospodarzem właśnie, na którym sobie testują, wiadomo, zanim to przetestują na ludziach. No gdyby nie to, to w ogóle pewnie by tego filmu nie było, no więc jeden z tych gości właśnie z tej dwójki, która uratowała naszą dziennikarkę, no to on tę próbkę tam dostarczył krwi i to wychodzi dopiero później, więc jest trochę spina o to, no ale w sumie faktycznie, gdyby nie on, to tutaj nie doszłoby pewnie do tych zakażeń i tak dalej, no bo nie byłoby teoretycznie kogoś zakażonego, ale pamiętajmy, że cały czas w naszej bohaterce jest pasożyt, a przynajmniej tak nam się wydaje, co też będzie tutaj istotnym twistem. Ale zanim jeszcze przejdę do twistów i omówienia trochę szerzej fabuły oraz finału, to musimy sobie wrócić na chwilę do części trzeciej. Jak pamiętacie, jest tam mowa o ugryzieniu przez psa, właśnie wujek, którego widzimy na początku, który przyjeżdża na to wesele po prostu ugryziony, nie wiem, mógł być po prostu weterynarzem, no generalnie ugryzł go pies w jakiejś klinice prawdopodobnie, no i ten wirus się tam rozprzestrzenia na tym weselu. No i w pierwszej części też się mówi o ugryzieniu przez psa, także bardzo możliwe, że ktoś w tym budynku właśnie z części pierwszej oraz drugiej no, zauważył jakiegoś psa, który może mieć wściekliznę, ten pies kogoś ugryzł, stąd ten wirus się rozprzestrzenia w tym budynku i to właśnie jest ten sam pies, który trafił do tego weterynarza, powiedzmy, którym jest ten wujas i na tym weselu właśnie on zaraża dalej, więc to ta trójka nie jest tak do końca tym prequelem i tutaj też słusznie ktoś zauważył w komentarzach, więc wyświetlę właśnie teraz komentarz, który się do tego tyczy, dzięki tutaj za słuszną uwagę, prawdopodobnie dystrybutor nie do końca załapał tutaj te REK 3 Genesis i tu nie chodziło o genezę jako prequel, tylko o genezę taką biblijną właśnie, ponieważ jak tak sobie teraz poskładamy te wszystkie klocki z czterech części łącznie do kupy, to wychodzi na to, że część pierwsza oraz druga mogła się dziać praktycznie w tym samym czasie co trójka. Mógł być to ten sam wieczór, tylko tam po prostu był budynek pod kwarantanną, a w trójce było w tym momencie wesele. I to wtedy się łączy z tym psem, to byłoby spójne i logiczne, miałoby to taki sens fabularny.
Więc to jest, wydaje mi się, fajny trop. A właśnie Genezis jest taki biblijny. Ten cytat o sądzie ostatecznym, o którym wam wspomniałem w poprzednim odcinku, no to tutaj wyświetlę jeszcze raz. A, no i wyjaśniło się, czemu zombie w Reku 3 są takie powolne. Czwórka no, nadal kontynuuje format kręcenia taki, jaki był w trójce, czyli już tutaj nie ma fan footage, tak jak w 1 i 2, po prostu pierwsza i druga na tym bazowała, a trójka i czwórka od tego odchodzi. Ale jest to znacznie fajniejszy klimat niż na tym weselu, tym bardziej, że tutaj robi się ten film na poważnie, a tak jak mówiłem, w trójce ten humor niby czasami potrafił bawić, ale jednak nie wchodziło mi to w tej konwencji. I warto też dodać, że za czwórkę odpowiada współreżyser jedynki i dwójki, ale już nie Paco Plaza właśnie, bo oni stworzyli wspólnie dwie części i później się rozdzielili, że tak powiem, trochę ich drogi się rozeszły. Paco Plaza robił trójkę, która uważam jest najgorsza, a tutaj ten drugi reżyser zajął się właśnie czwórką i to mu wyszło trochę lepiej, ale też operator miał tutaj fajny potencjał, bo tak jak mówiłem, że gdyby trójka została utrzymana w konwencji fan footage, mogłaby być lepsza, bardziej trzymać w napięciu, a czwórka też pewnie by taka mogła być przy fan footage, ale nie do końca to tutaj wydaje mi się było potrzebne, ponieważ my mamy bardzo ciasne takie właśnie korytarze na statku, mamy taką świetną wręcz przestrzeń dla operatora, że można bardzo mocno wykorzystać ten potencjał, bo ten statek jest ogromny, ale właśnie ma masę ciasnych korytarzy, jakichś pokoi, gdzie to jest takie niedooświetlone wszystko i ten klimat aż się po prostu gdzieś tam sam tworzy w tych kadrach. Tutaj nie trzeba naprawdę robić jakiejś kompozycji kadru niesamowitej, bo wystarczy, że jest taki lekko zaciemniony właśnie gdzieś korytarz, pokój, czy ten pokład w ogóle statku jest bardzo fajny, tym bardziej gdzie bohaterów jeszcze tam spotyka burza, jest ulewa, no to po prostu mówię, ten klimat tworzy się wręcz sam warunkami atmosferycznymi, a dodatkowo właśnie tym, no jak po prostu są skonstruowane statki, więc to jest naprawdę fajne, tutaj był duży potencjał, a że kamera bardzo dynamicznie tutaj pracuje, no to samo przez się to potrafi generować dobre napięcie, bo dzieje się tu też dużo, jest naprawdę sporo akcji, więc to zdecydowanie na plus, ale tę część, mimo że powiem szczerze, podobała mi się na pewno bardziej od trójki, to jest oczywiste, ale nawet bardziej od dwójki, z tym, że dwójkę bym traktował nieco bardziej na poważnie, a czwórkę trochę jako guilty pleasure, bo to wygląda jak taki telewizyjniak, no i to w sumie Kanal Plus miał zresztą przy tym udział, więc to jest taki trochę telewizyjniak z twistami właśnie, o których wspomniałem wcześniej. Mam wrażenie, że tak o trzy twisty za dużo, bo to właśnie jest tego typu film, gdzie nie ma takiego jednego strzału na koniec, żeby zaskoczyć widza, tylko to jest tak, twist, okej, pięć minut później twist, 5 minut później twist, 7 minut później twist, jep, 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 strzelają tymi twistami jak z procy po prostu i gdzieś już w pewnym momencie się przejada, tak? Jak było około godzina 5-10 tego filmu, to już myślałem, tu mógłby się skończyć. W sumie to jest już wystarczające dla mnie. Satysfakcjonuje mnie to. No ale film trwa tam godzinę 35, czyli jest tak standardowo, więc jeszcze później kontynuuję tę akcję, ale właśnie nie tyle co ją dokańczając, chociaż też oczywiście, ale właśnie bardziej odwracając co chwilę gdzieś tam coś o 180 stopni. No i tutaj istotny jest właśnie bardzo ten nasz wspaniały Robal, który, jak się okazuje, nie jest w naszej głównej bohaterce już, ponieważ ona miała konfrontację z jednym z tych gości, który ją ratował i ten Robal przeszedł właśnie w niego i tu jest ten największy twist, tylko my tego nie wiemy. A właśnie cały czas miałem z tyłu głowy, bo ja nie pamiętałem za bardzo tej części. Ja ją oglądałem właśnie w 2014, wtedy kiedy wyszła w kinie premierowo, więc pamiętałem tyle, że się dzieje na statku, że jest nasza główna bohaterka i to było w sumie tyle. No i nas ma tutaj ewidentnie zaskoczyć, że ten Robal jest w kimś innym, w kimś, na kogo w zasadzie nie zwracamy uwagę jako potencjalnie możliwa osoba, w której on rzeczywiście mógłby być. To nie jest nasz trop zdecydowanie, więc nawet jak ci właśnie tam doktorzy, ci ochroniarze chcą wziąć naszą bohaterkę tak na żywo na stole, położyć ją, rozkroić, żeby jej wyjąć tego pasożyta, bo to może doprowadzić ich do stworzenia antidotum rzeczywiście, jak już te rzekome lekarstwo, które stworzyli wcześniej, okazało się, że jednak nie zadziałało, no to my nawet mówimy, że ej, no w sumie to jest dobra decyzja, mimo że ona się broni przed tym, to tak, wyjmijcie z niej tego pasożyta, wytnijcie go, zróbcie antidotum, a ona przecież nie będzie jakoś mocno zraniona, ona przeżyje tutaj, w żadnym wypadku nie straci życia, po prostu wyjmą z niej pasożyta, który jest tutaj tak istotny, a się okazuje, że ona miała rację, uciekając i krzycząc po prostu na nich, że ej, zostawcie mnie, tutaj nie mam pasożyta. Tylko mnie jedno zastanawia i nie do końca to może być spójne dla niektórych, ale mi się wydaje, że po prostu ten pasożyt na tyle gdzieś tam nad nią dominował i przejmował kontrolę właśnie w momencie, gdy już go miała, czyli no część druga, część trzecia też, ale to nie jest istotne, że po prostu faktycznie mogła mieć takie blackouty w pamięci, czy po prostu w ogóle mogła nie pamiętać pewnego okresu tego, co się działo, bo on wpływał też na jej świadomość i na jej pamięć, po prostu później jak się budzi, już nie wiem, nie mając tego pasożyta, czy po prostu gdzie chwilowo on nie ma nad nią kontroli, to jest takie... Co się kurwa stało? Jakby co się dzieje? W tym budynku jestem? No i właśnie, dużo rzekomo może jej dać ta kamera, którą miała ze sobą, bo ona niby została uszkodzona, ale mamy tutaj takiego fajnego gościa, który później, no jest jednym z tych, który przeżyje, jednym z dwóch właśnie wraz z naszą bohaterką, taki gościu od IT, ale to tak dodatkowo, bo jednocześnie on jest tam po prostu takim specem jednym właśnie na tym statku, jest w tej załodze niewielkiej, więc
To jest taki trochę simp, któremu ona się podoba. On zna jej program właśnie, bo mówiłem, ona jest reporterką, więc on tam tak troszeczkę do niej, wiecie, to kobieta, tam podglądał się na kamerach, jak się przebierasz. Taki simp, nie? Ale generalnie spoko, wydaje się, postać mimo wszystko całkiem jednak normalny, jak ta simpa. Nie wiem, jak to brzmi, ale nie, no taki całkiem miły gościu, w miarę się wydawał ogarnięty. Więc w sumie fajnie, że to on przeżywa z nią, posimpował sobie trochę i kurde, uratowali się. Ale wracając już tutaj do naszego pasożyta, no to musimy po prostu gdzieś tam uwierzyć scenarzystom, taką dać dozę zaufania tutaj, że faktycznie ten pasożyt spowodował braki pamięci, ale też fajny jest ten motyw, że właśnie my cały czas myślimy, że to w naszej głównej bohaterce jest ten pasożyt, stąd my nie do końca jej kibicujemy, właśnie nawet bardziej tamtym lekarzom, którzy chcą z niej wyciąć tego robala, mówimy tak, zróbcie to, mimo że ona jest gdzieś tam dla nas ważna i lubimy, ale wiemy, jak się zakończyła dwójka, że ten pasożyt po prostu przejął jej ciało, dzięki czemu mogłaby się sama wydostać nawet bez tych wojskowych z budynku. Ale gdy się dowiadujemy, że rzeczywiście on jest w innej osobie, no to zmienia się nasza perspektywa i też tutaj fajnie tymi tropami po prostu widz może się pobawić, że a no to jednak w sumie jesteśmy jednak teraz bardziej po twojej stronie trochę, no bo faktycznie nie masz tego pasożyta, ma ten gościu, który nieźle się maskował, bo oczywiście pasożyt demon chciał przetrwać. Troszeczkę mi się wytrącają właśnie a propos demona te wątki religijno, takie kościelno, opętaniowe w kwestii tej części w porównaniu do poprzedniczek, bo większy był na to nacisk na pewno w pierwszych dwóch, w trójce jeszcze też, mieliśmy tego księdza, on tam rzucał cytaty z Biblii, a tutaj już zostaje tak naprawdę ten kontekst trochę wyjęty, wyrzucony i zostaje sam ten robal i tak by on jest tą całą esencją, tym vibe'em religijnym, czy właśnie opętanie. I mimo, że to jest rasowy sequel, właśnie pełnoprawna kontynuacja, to dla niektórych może to być lekko dziwne, że właśnie tak bardzo okrajają nam spojrzenie na ten cały religijny kontekst, ale generalnie ja się naprawdę dobrze bawiłem, bo ta część jest dosyć dynamiczna i jest absurdalna, nie da się ukryć, chociaż tak wewnątrz tej fabuły, w tym świecie całkiem logiczne jest to, co się dzieje, nawet mógłbym powiedzieć. Jest trochę nawalona tych postaci, ciężko za kimś podążać, ale no lubimy tą naszą główną bohaterkę, szczególnie po tym, jak się dowiadujemy, że nie ma robala, no i tego gościa, czyli ta nasza dwójca, co przeżywa. Naprawdę postać, z którą tam się da empatyzować, mając z tyłu głowy cały czas taką lampeczkę, że ty simpie, nie podglądaj jej, ale w sumie jesteś spoko. No i podtytuł nam mówi o apokalipsie przecież, no bo mamy REK 4, apokalipsa, no i wydawałoby się na końcu tego filmu, jak tak patrzymy na ostatnie sceny, że ej, no tutaj jednak świat został uratowany, bo gość z pasożytem zostaje zabity, statek, no dochodzi tam do eksplozji, więc wszystko wypierdziela w piździec po prostu, a nasza dwójka przeżywa, więc spoko, świat uratowany, wirusa już nie będzie, no chyba, że gdzieś tam jakiś zombie się ostał, który, wiecie, kampi gdzieś w piwnicy i zaraz się okaże, że wszystkich pożre i wyjebie to z tej Barcelony na skalę światową, albo kontynentu chociaż, ale się okazuje, że okej, statek wybuchł, ludzie zostali ci, co mieli zostać, nie tylko ci, niektórzy przypadkowi też zamordowani czy zastrzeleni, a pasożyt przeżył i sobie w wodzie tam pływa taki robaczek. No, nawet robal bym powiedział, nie tyle co robaczek. I wpierdziela go jakiś rekin. I robal w CGI, rekin w CGI. I tak, no, to jest ta apokalipsa, czy nie ma tej apokalipsy? I tu się można zastanawiać, bo gdyby się urwało na tym happy endzie, to by było takie, ej, serio, serio, rek się kończy happy endem i byłoby takie bez niedopowiedzenia. A tutaj też nie jest to w drugą stronę przekoloryzowane, że ej, na pewno świat się zniszczy teraz, bo robal przetrwał. Tak naprawdę zjadł go rekin. Co się stanie z tym rekinem? Nie wiemy, może zginie i ten robal gdzieś osiądzie się na dnie, ale wtedy może go zażreć inny rekin, czy jakaś inna, nie wiem, ryba, nie wiem, kurde, ktoś go wyłowi, po prostu na statek wpuści tego robala. Wiecie, to jest dużo możliwości i my tak do końca nie wiemy, ale zakładamy, że nawet jeżeli ten rekin nie przeżyje, to przecież właśnie w inne ciało może się dostać ten pasożyt i w końcu gdzieś ewentualnie dostać się na brzeg, czy to wypływając z jakąś rybą, czy na jakimś statku, więc jest szansa, że dalej będzie gdzieś na tym świecie mącił, że znowu ktoś kogoś pogryzie i będzie rzeźnia, ale no nie wiemy tego i się najprawdopodobniej nie dowiemy, bo no niestety trójka i czwórka już tak mało zarabiały, że nikt tej serii nie kontynuował, ale jeżeli by się coś tam kiedyś jeszcze pojawiło, no bo już minęło 8 lat, więc na ten moment nie sądzę, nie było żadnych, nie wiem, plotek, informacji, że może być kolejny rek w drodze, to raczej tak to po prostu zostawiam, że ej, niby tam trochę happy end, ale trochę się pozastanawiajmy na tym, czy może jednak dojdzie do tej zagłady. W końcu ten tytuł Apokalipsa też sugeruje chyba bardziej trochę w tę drugą stronę, żebyśmy się tutaj posuwali z naszymi myślami. Dziwnie to brzmi, posuwać się z własnymi myślami, ale przyjmijmy, że tak jest. Ale nie wiemy na pewno, więc fajnie by było na pewno zobaczyć jakiś taki może mini serial rek, nie wiem, nie dla Netflixa może, chociaż seriale robią całkiem okej, więc nie wiem, czy Netflix, czy HBO, czy Prime jakiś, fajnie gdyby zrobili takie 6 odcinków, nie takiego jednego sezonu, dali nam trochę szerszy kontekst, co się dzieje z tym robalem, albo 5. część, ale to ktoś by musiał dać na to kasę, nie wiadomo, czy byłby zwrot, bo właśnie te części, ostatnie dwie, to już były takie, średnio to się sprzedało, więc
Ja bym był za miniserialem, tak 6 odcinków po pół godziny. Zobaczymy, czy Robal dostaje się na jakieś wybrzeże Barcelony i po prostu wpierdziela ludzi na plaży i mamy sześciogłowy rekin atakuje i powraca part 8 rekinów zagłady. Albo właśnie taki zmutowany Robalem rekin i tak naprawdę akcja by się działa na morzu albo na plaży. To już nie ludzie by się zaczynali mordować, tylko rekiny nawzajem się zaczęły gryźć i mielibyśmy plagę zombie rekinu. Ale to by było zajebiste. I właśnie tak powstały dwugłowe, trójgłowe, czterogłowe i pięciogłowe rekiny, które kiedyś dla was streszczałem. Także historia ładnie się zamyka, kołem się toczy, jak to się mówi, i zawraca jest od nowa, jak spławik na ryby normalnie, bo w tym filmie to tak na morzu się kojarzą ryby i spławiki i wszystko inne. I w ogóle tam mieli fajny niszczyciel zombiaków, ja bym powiedział. Ten motorek, co później się w tym pontonie ratują, to niezłą kosę nimi zrobili, paru tam typa łeb rozcięli, te małpy tym rozcięli. Zajebista była ta końcówka, głupia w chuj, ale bawiłem się dobrze, więc wystawiam temu filmowi ocenę jako guilty pleasure 6 z plusem, bo troszeczkę lepiej się bawiłem niż na dwójce, ale nie mogę mu wystawić 7, bo to nie jest dobry film, to jest tylko głupia, dobra rozrywka, ale nie dobry film, więc w ten sposób, ale ciutka chcę zaznaczyć, że bawiłem się lepiej niż na dwójce, ale tamta była zdecydowanie bardziej poważną częścią, a tak jak mówiłem i to podkreślam, nadal trójka do wyjebania, ale wydaje mi się, że fajnie te wątki sobie zapletliśmy tutaj, właśnie zazębiły się z tym psem, z tą trójką, więc chyba jest okej. Także ustalamy tak, że pierwsze trzy części dzieją się w tym samym czasie praktycznie. No tam jedynka po dwójce kilkadziesiąt minut powiedzmy, a trójka z tym weselem gdzieś w międzyczasie po prostu, tak? A czwórka po prostu trochę później, więc to już taki typowy sequel. No, tak jak dwójka była sequelem jedynki. No więc dajcie znać, jak wy się na czwórce bawiliście. Ja wiem, że opinie na temat tej części może są trochę lepsze niż trójki w większości, ale jednak nadal słabe. Ale na Rotenkach tutaj też dam jako ciekawostkę. Nieźle, bo tam ponad 60% od krytyków, więc spoko, 68 nawet. Mało recenzji, ale jednak pozytywnie był przyjęty. Od publiki już za to było słabiej. W każdym razie nie jest aż tak tragicznie, na pewno lepiej od trójki, także dzielcie się w komentarzach, jak wy się bawiliście. I czy chcielibyście zobaczyć jakąś właśnie kontynuację, nie wiem, serial, kolejna część, może filmowa, jakaś półtora godzinna. Dzielcie się na dole komentarzami, wrażeniami, spostrzeżeniami. Na ten moment to koniec serii Rek na tym kanale, ale mówię, jeszcze zabierzemy się pewnie za kwarantannę te dwie części za jakiś czas, więc cóż, na koniec zapraszam was jeszcze na mojego Discorda nowego, wbijajcie na Instagrama, wszystkie linki macie w opisie, no i zostawiajcie supa, widzimy się w kolejnych. Jak coś ominąłem odnośnie tej super ważnej fabuły, to też napiszcie. Trzymajcie się i cześć. Wiesz, daję.